Adam z trudem wcisnął swoją walizkę do bagażnika samochodu. Był grudzień, a powietrze było chłodne i rześkie. Szybko przyjrzał się swojemu domowi, zanim wsiadł za kierownicę. Jego żona, Kasia, wyszła z domu, niosąc torby z prezentami. Gotowa na święta u rodziców? Zapytał, starając się brzmieć entuzjastycznie. Kasia uśmiechnęła się słabo, co Adam zauważył, ale nie skomentował. Oczywiście zauważył jej brak entuzjazmu, co dodało mu jeszcze więcej zmartwień. Przecież święta powinny być radosnym czasem. Tak, gotowa. To będzie miłe spędzić czas z rodziną. Odpowiedziała, ale w jej głosie brakowało przekonania. Adam odpalił silnik i ruszyli w drogę. Droga była długa, ale Adam starał się zachować dobry humor. Próbował rozmawiać z Kasią o różnych rzeczach, aby rozluźnić atmosferę, ale rozmowa była wymuszona. Kasia była zamyślona, a jej myśli wydawały się błądzić gdzieś daleko. Pamiętasz, jak w zeszłym roku wszyscy śmialiśmy się z tego, jak twój tata próbował zrobić pierniki? Zapytał Adam z uśmiechem. Kasia spojrzała na niego i zmusiła się do uśmiechu. Tak, to było zabawne. Odpowiedziała krótko. Adam nie mógł się oprzeć uczuciu, że coś jest nie tak. Od kilku miesięcy Kasia była bardziej zdystansowana, mniej rozmowna i często zamyślona. Próbował z nią o tym rozmawiać, ale zawsze zmieniała temat lub mówiła, że wszystko jest w porządku. Jednak teraz, kiedy jechali do jej rodziców na święta, jej zachowanie było jeszcze bardziej wyraźne. Cieszę się, że spędzimy trochę czasu z twoją rodziną. Powiedział, starając się brzmieć przekonująco. Ja też. Odpowiedziała Kasia, ale jej oczy były zimne i nie wyrażały żadnej radości. Święta to czas radości, spokoju i rodziny. Choć jego relacje z teściami były poprawne, zawsze czuł pewien dystans. Szczególnie Andrzej, ojciec Kasi, zawsze wydawał się oceniać każde jego słowo i czyn. Maria, matka Kasi, była bardziej serdeczna, ale również wydawała się trzymać Adama na pewien dystans. Mimo to, Adam zawsze starał się z całych sił, by dobrze wypaść w ich oczach i być dobrą częścią rodziny. Dom teściów był udekorowany światełkami, a choinka w ogrodzie była pięknie oświetlona. Gdy tylko zaparkowali, wyszli na spotkanie z rodzicami Kasi, Marią i Andrzejem. Witajcie, kochani! Maria przytuliła Kasię, a potem Adama. Jak dobrze was widzieć! Maria była kobietą o ciepłym uśmiechu i zawsze starannie uczesanych włosach. Jej ciepłe powitanie zawsze dodawało Adamowi otuchy, choć tym razem wydawało mu się, że coś ukrywa. Witaj, mamo! Kasia uścisnęła matkę, ale Adam zauważył, że nie było w tym uścisku tyle entuzjazmu, co zazwyczaj. Andrzej uśmiechnął się szeroko i podał rękę Adamowi. Był wysokim mężczyzną o silnej posturze, z wyraźnymi oznakami starzenia, które dodawały mu powagi. Dobrze was widzieć, synu. Jak tam interesy? Zapytał, jakby od niechcenia, ale Adam wiedział, że to pytanie zawsze miało głębsze znaczenie. Wszystko idzie dobrze, dziękuję. Mamy kilka nowych kontraktów, które są bardzo obiecujące. Odpowiedział uprzejmie, starając się nie zdradzić swojego zmęczenia. Ostatnie tygodnie były dla niego bardzo pracowite. Andrzej skinął głową z aprobatą, ale jego spojrzenie było przenikliwe. To świetnie. Praca jest ważna, ale nie zapominaj o odpoczynku. Święta to czas, by naładować baterie. Adam skinął głową, zgadzając się, choć w głębi duszy czuł, że nigdy nie będzie wystarczająco dobry w oczach Andrzeja. Po kolacji Adam postanowił pójść na spacer po domu, aby rozprostować nogi. Kolacja była smaczna, ale atmosfera przy stole była napięta. Kasia była milcząca, a jej rodzice wymieniali ukradkowe spojrzenia, które nie uszły uwadze Adama. Przechodząc obok gabinetu Andrzeja, usłyszał ciche głosy. Drzwi były lekko uchylone, a ciekawość wzięła górę. Musimy to zrobić szybko i dyskretnie. Powiedział Andrzej, jego głos był zniżony do szeptu. Nie możemy pozwolić, żeby Adam się dowiedział. Dodał z naciskiem. Nie martw się. Odpowiedziała Maria. Kasia już wszystko załatwiła. On nawet się nie domyśla. Adam poczuł, jak jego serce przyspiesza. Co oni planowali? Co Kasia załatwiła? Ledwo powstrzymał się od krzyku i cicho wycofał się do swojego pokoju.
Siedział na łóżku, czując, jak jego umysł pracuje na pełnych obrotach. Co mógł zrobić, żeby dowiedzieć się więcej? Jakie plany mieli jego teściowie i co Kasia miała z tym wspólnego? Nie mógł pozwolić, by jego życie legło w gruzach. Musiał dowiedzieć się prawdy, ale najpierw musiał uspokoić swoje myśli. Postanowił poczekać i zebrać więcej informacji, zanim podejmie jakiekolwiek kroki. W nocy Adam leżał obok śpiącej Kasi, starając się zrozumieć, co właśnie usłyszał. Ciemność pokoju wydawała się jeszcze głębsza, gdy myśli kłębiły się w jego głowie. Światło z ulicznej latarni ledwo przenikało przez zasłony, rzucając blade cienie na ściany. Kasia spała spokojnie, jej regularny oddech jedynie podkreślał kontrast między jej spokojem a jego wzburzeniem. Czy naprawdę moja żona i jej rodzice spiskują przeciwko mnie? Myślał Adam. Zawsze był ostrożny i uważny, ale nigdy nie spodziewał się, że coś takiego mogłoby się wydarzyć w jego własnym domu, w rodzinie, którą uważał za swoją. W głowie przewijały się obrazy z ich wspólnego życia, momenty szczęścia i radości, a także te trudniejsze chwile, które teraz nabierały nowego znaczenia. Czy Kasia była w to zamieszana od początku? Czy kiedykolwiek naprawdę mnie kochała? Pytania mnożyły się, ale odpowiedzi nie nadchodziły. Przypomniał sobie, jak wspólnie podejmowali ważne decyzje, jak planowali przyszłość. Teraz wszystko to wydawało się jakimś dziwnym, odległym snem. Czasem, kiedy Kasia była bardziej zamyślona niż zwykle, Adam zastanawiał się, czy coś ją trapi. Teraz te momenty nabierały nowego znaczenia. Czyżby te chwile ciszy i zamyślenia były spowodowane wyrzutami sumienia? A może była po prostu mistrzynią kamuflażu? Adam przewracał się z boku na bok, próbując ułożyć plan. Nie mógł działać pochopnie. Wiedział, że potrzebuje dowodów, aby zrozumieć, co się dzieje i jakie są prawdziwe intencje jego teściów i żony. Jedno było pewne, musiał poznać całą prawdę, niezależnie od tego, jak bolesna by ona nie była. W jego głowie zaczęły rodzić się różne scenariusze. Co jeśli teściowie chcieli go oszukać tylko dla pieniędzy? A co jeśli chodziło o coś więcej, o kontrolę nad firmą, którą tak ciężko budował? Adam poczuł, jak w jego wnętrzu rośnie gniew, ale szybko go stłumił. Teraz nie był czas na emocje. Teraz był czas na działanie. Następnego dnia, gdy wszyscy byli zajęci przygotowaniami do świąt, Adam postanowił działać. Wiedział, że musi być szybki i niezauważalny. Wczesnym rankiem, gdy reszta domu jeszcze spała, wstał z łóżka i cicho wyszedł z pokoju. Po cichu przemykał się korytarzem, upewniając się, że nikt go nie widzi. Miał ze sobą małe mikrofony, które zdobył kilka miesięcy wcześniej, kiedy miał do czynienia z problemami bezpieczeństwa w swojej firmie. Gabinet Andrzeja był zamknięty, ale Adam znał sposób na otwarcie zamka bez klucza. Zamek cicho ustąpił, a Adam wszedł do środka. Szybko, ale ostrożnie zainstalował mikrofony w strategicznych miejscach, pod biurkiem, w lampie i za regałem z książkami. Wiedział, że muszą być dobrze ukryte, aby nikt ich nie znalazł. Gabinet Andrzeja był pełen starych książek, dokumentów i rodzinnych zdjęć. Adam spojrzał na jedno z nich, Kasia jako mała dziewczynka, uśmiechnięta i beztroska. Czy naprawdę mogła teraz knuć przeciwko niemu? Odwrócił wzrok, koncentrując się na zadaniu. Musiał dowiedzieć się prawdy, niezależnie od sentymentów. Gdy skończył w gabinecie, przeszedł do salonu. W salonie było łatwiej, w tłoku świątecznych dekoracji łatwo było ukryć mikrofony. Umieścił je w doniczkach z kwiatami, za zasłonami i w jednym z ozdobnych pudełek na półce. Każdy ruch wykonywał z precyzją, wiedząc, że od tego zależy jego przyszłość. Adam wiedział, że instalacja podsłuchów to tylko pierwszy krok. Teraz musiał czekać na rozwój wydarzeń, na rozmowy, które mogłyby mu dać odpowiedzi na jego pytania. Wracając do pokoju, starał się zachować spokój. Kasia wciąż spała, nieświadoma jego działań. Adam położył się obok niej, ale sen nie przyszedł. Wiedział, że teraz zaczyna się najtrudniejsza część, czekanie na informacje, które mogłyby rzucić światło na sytuację. Podsłuchy przyniosły pierwsze owoce. Adam z bijącym sercem przysłuchiwał się rozmowom, które udało mu się nagrać. Usłyszał rozmowę teściów, w której omawiali szczegóły przejęcia jego udziałów w firmie. Plan był dokładny i skrupulatny. Maria i Andrzej mieli zamiar podrobić dokumenty, które Kasia miała mu podsunąć do podpisania. Kiedy już będziemy mieli te udziały, wszystko się zmieni, mówiła Maria.
Będziemy mieli pełną kontrolę. Musimy działać szybko i bezbłędnie, dodał Andrzej. Adam nie może się niczego domyślić. Kasia musi być pewna siebie i nie okazywać żadnych wątpliwości. Adam poczuł, jak jego serce przyspiesza. Wszystko, co podejrzewał, okazało się prawdą. Jego teściowie naprawdę spiskowali przeciwko niemu, a Kasia była w to zamieszana. To, co usłyszał, było dla niego szokiem. Wiedział, że nie może im pozwolić na zrealizowanie ich planu. Siedział w swoim pokoju, trzymając głowę w rękach. Myślał o tym, jak mógł być tak ślepy. Czy naprawdę tak łatwo dali się zwieść jego miłości i zaufaniu? Czuł się zdradzony i oszukany. Ale nie miał czasu na użalanie się nad sobą. Musiał działać, zanim będzie za późno. Adam musiał teraz działać jeszcze bardziej ostrożnie. Postanowił kontynuować swoje śledztwo, zbierać więcej dowodów i przygotować się na konfrontację. Miał nadzieję, że znajdzie sposób, aby wyjść z tej sytuacji z podniesioną głową i odzyskać kontrolę nad swoim życiem i firmą. Ale najpierw musiał dowiedzieć się więcej o roli Kasi w całej tej intrydze. Wiedział, że musi być cierpliwy i ostrożny. Teraz nie mógł pozwolić sobie na żadne błędy. Każdy ruch musiał być przemyślany i precyzyjny. Adam czuł, że jest na skraju odkrycia prawdy, ale musiał być gotowy na wszystko, co mogło go spotkać. Był zdeterminowany, aby odkryć całą prawdę, nawet jeśli miała być ona bolesna. Adam postanowił nie tracić czasu. Gdy tylko nadarzała się okazja, przeszukiwał gabinet Andrzeja. Każda minuta spędzona w tym pomieszczeniu była pełna napięcia. Miał świadomość, że jeśli ktoś go przyłapie, będzie musiał wymyślić dobrą wymówkę. Andrzej zawsze dbał o porządek w swoich dokumentach, co paradoksalnie ułatwiało Adamowi zadanie, wiedział, gdzie szukać. Pierwszego dnia udało mu się znaleźć kilka podejrzanych dokumentów. Były to głównie umowy, faktury i notatki dotyczące firmy, której był współwłaścicielem. Niektóre z tych dokumentów wydawały się być niewłaściwie datowane, inne zawierały nieścisłości w treści. Adam wiedział, że muszą być częścią większego planu. Postanowił zabrać kilka z nich, aby je dokładniej przeanalizować później. Następnego dnia, podczas kolejnej wizyty w gabinecie, znalazł coś jeszcze bardziej niepokojącego: notatnik Andrzeja. Był to osobisty dziennik, w którym Andrzej skrupulatnie zapisywał swoje myśli i plany. Przeglądając kolejne strony, Adam natknął się na wpisy dotyczące niego samego. Andrzej pisał o planach przejęcia firmy, o fałszywych dokumentach, które Kasia miała mu podsunięcie do podpisania, a także o strategii, jaką zamierzali zastosować, by wszystko wyglądało legalnie. Jednak największy szok przyszedł, gdy Adam natknął się na wpisy dotyczące życia osobistego. Andrzej pisał o Dawidzie, mężczyźnie, którego Adam nigdy wcześniej nie znał. Opisując go jako kochanka Kasi, Andrzej rozwodził się nad tym, jak Dawid miał pomóc Kasi w przejęciu majątku Adama po rozwodzie. Adam poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Jego własna żona nie tylko spiskowała przeciwko niemu, ale miała też kochanka. Czuł, że jego świat się rozpada. Pewnego dnia, gdy Adam przeglądał nagrania z podsłuchów, natrafił na rozmowę, która miała wszystko zmienić. Kasia rozmawiała z Marią i Andrzejem w salonie, nieświadoma, że jest podsłuchiwana. On niczego się nie domyśla, mówiła Kasia. To będzie idealny plan. Po rozwodzie będę miała wszystko, czego potrzebuję. Adam zamarł. Rozwód? Wszystko, czego potrzebuję? Czyli nie tylko firma, ale i jego majątek. A co z twoim kochankiem? Zapytała Maria. Dawid jest cierpliwy. Wie, że to tylko kwestia czasu. Odpowiedziała Kasia z lekkim uśmiechem w głosie. Słowa Kasi były jak ciosy. Dawid, kochanek, zdrada. Wszystko stało się jasne. Kasia planowała odebrać mu nie tylko firmę, ale całe życie, które razem budowali. Adam poczuł, jak jego świat wali się w grazi. Był zszokowany i zrozpaczony. Nigdy nie przypuszczał, że jego własna żona mogłaby tak perfidnie go oszukać. Z każdą minutą słuchania rozmowy czuł, jak rośnie w nim gniew. Wiedział, że musi coś zrobić, ale nie chciał działać pochopnie. Musiał mieć pewność, że ma wszystkie dowody, które byłyby niepodważalne. Postanowił kontynuować śledztwo, zbierać więcej informacji, zanim skonfrontuje się z Kasią i jej rodzicami. Zdeterminowany, aby nie dać się oszukać, Adam postanowił skonfrontować Kasię.
Wiedział, że nie może dłużej czekać. Wieczorem, gdy byli sami w ich sypialni, postanowił poruszyć temat. Wiesz, co usłyszałem? Zapytał zimno, patrząc na Kasię. Jego głos był nienaturalnie spokojny, co tylko podkreślało powagę sytuacji. Kasia zbladła. Jej oczy szeroko się otworzyły, a twarz wyraziła mieszaninę strachu i zdziwienia. O czym mówisz? Zapytała, próbując zachować spokój, ale jej głos drżał. O twoim planie. O podsunięciu mi fałszywych dokumentów do podpisania. O twoim kochanku. Odpowiedział Adam, a każde słowo było jak ostrze wajt w jej serce. Kasia za nie mówiła, a jej twarz przybrała wyraz winy. W jej oczach pojawiły się łzy, ale Adam nie miał zamiaru okazywać litości. Zdrada była zbyt wielka, by mogła zostać zapomniana. Adam, ja zaczęła, próbując znaleźć odpowiednie słowa, ale Adam jej przerwał. Nie chcę tego słuchać, powiedział stanowczo. Wiem wszystko. Wynoś się z mojego domu. Kasia zaczęła płakać, próbując go przekonać, że to wszystko nie jest tak, jak myśli, ale Adam był nieugięty. Wiedział, że musi być stanowczy. Adam, proszę, wysłuchaj mnie. To wszystko było błędem. Nie wiedziałam, co robię. Nie, Kasiu. Wiedziałaś doskonale, co robisz. Nie ma tu miejsca na twoje wyjaśnienia. Zdradziłaś mnie, spiskowałaś przeciwko mnie i chciałaś zniszczyć wszystko, co razem budowaliśmy. Adam czuł, jak jego serce się łamie, ale wiedział, że nie może okazać słabości. Musiał zachować spokój i stanowczość. Kasia zebrała swoje rzeczy, a jej łzy płynęły nieprzerwanie. Adam odwrócił wzrok, nie mogąc patrzeć na jej upadek. Wiedział, że to koniec ich małżeństwa i że teraz musi skupić się na odbudowie swojego życia. Gdy Kasia opuściła dom, Adam usiadł na łóżku, czując mieszaninę ulgi i smutku. Wiedział, że przed nim jest jeszcze wiele wyzwań, ale był gotów stawić im czoła. Był zdecydowany odzyskać kontrolę nad swoim życiem i firmą, niezależnie od tego, jak trudna będzie droga, która przed nim stoi. Po wyrzuceniu Kasi, Adam wiedział, że musi działać szybko, aby zabezpieczyć swoją firmę i majątek. Jego pierwszym krokiem było skontaktowanie się z prawnikiem, który był zaufanym doradcą od lat. Spotkali się następnego dnia w biurze Adama, z dala od domu i wszelkich wspomnień związanych z Kasią. Musimy zabezpieczyć wszystkie moje udziały w firmie, powiedział Adam, gdy tylko usiedli w jego gabinecie. Kasia i jej rodzice planowali przejąć kontrolę. Mam dowody na ich zamiary, ale potrzebuję, żebyś upewnił się, że nie będą mieli żadnej władzy. Prawnik, Jan, skinął głową z powagą. Znał Adama na tyle dobrze, by wiedzieć, że jeśli ten mówi coś tak poważnego, to musi być prawda. Przejdziemy przez wszystkie dokumenty i umowy. Upewnimy się, że twoje udziały są w pełni zabezpieczone. Warto też zmienić systemy zabezpieczeń w firmie, aby wykluczyć wszelkie możliwości ingerencji z ich strony. Adam przytaknął. Wiedział, że to będzie kosztowne i czasochłonne, ale nie miał innego wyboru. Zaufani współpracownicy w firmie, którzy zawsze byli lojalni wobec niego, zostali wciągnięci w ten proces. W ciągu kilku następnych dni firma przeszła gruntowną modernizację systemów zabezpieczeń. Nowe hasła, zmienione uprawnienia dostępu i nowe protokoły bezpieczeństwa miały na celu wyeliminowanie wszelkich luk, które mogłyby zostać wykorzystane przez teściów. Adam osobiście nadzorował każdy krok, upewniając się, że wszystko jest zrobione zgodnie z planem. W międzyczasie prawnicy pracowali nad dokumentami, które miały zabezpieczyć udziały Adama. Każdy szczegół był dokładnie analizowany i przemyślany, aby upewnić się, że teściowie nie będą mieli żadnej możliwości manipulacji. Adam czuł się coraz bardziej pewny siebie, widząc, jak jego plan zaczyna przynosić efekty. Maria i Andrzej byli w szoku, gdy dowiedzieli się, że Adam zna ich plan. Początkowo próbowali zaprzeczać, ale Adam miał niepodważalne dowody, które przedstawił im podczas konfrontacji. W ich oczach widział zaskoczenie, strach i wstyd. Myśleliście, że możecie mnie oszukać? Zapytał Adam, patrząc na nich zimnym wzrokiem. Mam dowody na wasz spisek, na wasze próby przejęcia mojej firmy. To koniec waszej gry. Maria próbowała jeszcze raz przekonać Adama, że wszystko to było nieporozumieniem, ale jej głos drżał, a słowa były puste. Andrzej milczał, wiedząc, że nie ma sensu kłamać.
Straciliście nie tylko szansę na przejęcie firmy, ale także moje zaufanie i szacunek, kontynuował Adam. Będę się upewniał, że społeczność dowie się o waszych intencjach. To, co zrobiliście, jest niewybaczalne. Konsekwencje dla Marii i Andrzeja były ogromne. Nie tylko stracili szansę na kontrolę nad firmą Adama, ale także reputację w społeczności. Plotki o ich działaniach szybko się rozprzestrzeniły, a ich pozycja wśród znajomych i sąsiadów gwałtownie się pogorszyła. Dla Marii, która zawsze była dumna ze swojej pozycji społecznej, był to cios, którego nie mogła znieść. Andrzej, choć starał się zachować twarz, wiedział, że jego próby manipulacji obróciły się przeciwko niemu. Byli teraz pariasami w społeczności, która kiedyś ich szanowała. Adam, choć zraniony, postanowił skupić się na odbudowie swojego życia. Po dramatycznych wydarzeniach wiedział, że musi zacząć od nowa, z nową energią i determinacją. Praca w firmie dawała mu poczucie spełnienia, a wsparcie przyjaciół i rodziny pomogło mu przezwyciężyć trudności. W ciągu kilku miesięcy po rozstaniu z Kasią, Adam zainwestował jeszcze więcej czasu i energii w swoją firmę. Każdego dnia starał się poprawiać jej funkcjonowanie, wdrażać nowe technologie i nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Jego wysiłki przyniosły rezultaty, firma zaczęła się rozwijać jeszcze szybciej niż wcześniej. Przyjaciele i rodzina byli dla niego ogromnym wsparciem. Zawsze mogli na niego liczyć, a teraz on mógł liczyć na nich. Spotkania z przyjaciółmi, wspólne wyjazdy i rozmowy pomogły mu zrozumieć, że życie toczy się dalej, a każdy koniec jest nowym początkiem. Adam również znalazł czas na rozwijanie swoich pasji, które wcześniej były zaniedbane. Zaczął regularnie biegać, co pomagało mu oczyścić umysł i zredukować stres. Powrócił także do gry na gitarze, co było jego dawnym hobby. Muzyka stała się dla niego formą terapii, pomagającą mu przetworzyć emocje i znaleźć spokój. Choć przed nim było jeszcze wiele wyzwań, Adam był gotów na nowy początek, wolny od zdrad i kłamstw. Z każdym dniem czuł, że jego życie wraca na właściwe tory. Wiedział, że przyszłość jest pełna możliwości i że teraz, z nową perspektywą, może zbudować coś jeszcze lepszego. Praca, pasje, przyjaźnie, to wszystko stało się dla niego fundamentem nowego życia, które teraz budował z determinacją i nadzieją na lepsze jutro.